Witam, jesteśmy w tej chwili na stanowisku firmy Emporia na targach IFA 2015 w Berlinie. Jest to firma produkująca telefony przewidziane dla osób starszych, które wiadomo, niedowidzą, mają, już nie są tylko tak bardzo sprawne. Więc tutaj mamy taki model właściwie najdroższy ze wszystkich dostępnych. Jest on również najbardziej funkcjonalny przy zachowaniu jakby maksymalnej przejrzystości obsługi. Mamy tutaj, na pozór on wygląda jak każdy normalny telefon z klawiaturą. Możemy normalnie wykręcać numery i używać przycisków kierunkowych do nawigacji, aczkolwiek dół jest tak naprawdę pokrowcem. Można go zdjąć i wtedy mamy dostęp do interfejsu sterowanego dotykiem, aczkolwiek wszystko jest bardzo duże. Jak widać, interfejs jest maksymalnie uproszczony, tak żeby żadna starsza osoba nie miała problemu z obsługą. Wszystkie ważne rzeczy, czyli telefon, SMS-y są wielkimi guzikami, w które nie sposób nie trafić, nawet jeżeli komuś jakieś starszej osobie drżą ręce. Tak samo widać, że wszelkie napisy są bardzo duże, wszelkie przyciski też są bardzo duże. Dostęp do powiadomień w jednym miejscu, jak są jakieś SMS-y czy nieodebrane połączenia, to one się tutaj wyświetlają też w postaci takiej dużej listy. Także żadna starsza osoba nie będzie miała problemu, że przeoczy na przykład jakieś nieodebrane połączenie. Możemy przesunąć na lewo i tutaj mamy też szybki dostęp do kontaktów wybranych, również pod bardzo dużymi przyciskami. Mamy również listę osób, do których możemy dzwonić w sytuacjach awaryjnych. To działa w taki sposób, że dodajemy tutaj do tej listy osoby i potem w sytuacji awaryjnej możemy szybko, bez w ogóle nawet uruchamiania, odblokowania telefonu, nacisnąć na przycisk awaryjny i wtedy zostaje automatycznie wybrana pierwsza osoba z tej listy awaryjnej, a jeżeli nie odbierze, to automatycznie zadzwoni do następnej, jeżeli ta nie odbierze, to znowu do następnej i tak dalej, aż do końca listy. Oprócz tego, tak jak większość innych telefonów dla osób starszych, mamy, wiadomo, osobne fizyczne przyciski do włączania, wyłączania latarki, do aparatu, głośności i innych tego typu rzeczy. Mamy również rysik, gdyby, wiadomo, może niektórym wygodniej osobom starszym używać rysika niż palcem dotykać, aczkolwiek nie jest to w żaden sposób wymagane. No i ostatnia kwestia, aplikacje. Jako że wiadomo, że osoby starsze raczej nie będą wykonywały tak skomplikowanej czynności jak dodawanie konta Google, więc mamy przygotowany już tutaj zbiór jakby aplikacji przygotowanych przez producentów telefonu. Nie ma tu w ogóle Google Play, z tego co widzę, są właśnie te aplikacje z tego sklepu producenta. Na pierwszym planie są te najczęściej używane, żeby można było właśnie szybko dużym przyciskiem, jednym kliknięciem je odpalić. Wszystkie aplikacje są oczywiście przygotowane przez producenta. No chociaż nie, w sumie widzę, że to wygląda tak jak na tym normalnym smartfonie. Wspomnę, że mamy bardzo łatwe ładowanie, nie podłączamy nic, tylko kładziemy na tym podstawku. Też duże ułatwienia dla osób starszych, które nie muszą celować w tą dziurę i wiadomo, że to jest wszystko kłopotliwe, a tutaj wystarczy położyć i się ładuje. Są też w ofercie inne telefony dostępne bez ekranów dotykowych, zwyczajnie obsługiwane przyciskami w górę i w dół. Prostszy chyba po prostu się nie da, nie? Powiedz, ile tamten kosztuje. Ten telefon, który przed chwilą prezentowałem, niestety jest bardzo drogi. Kosztuje około 300 euro, czyli jakieś 1200 zł. Także firma Emporia nie planuje go wprowadzić w tej chwili na rynek polski w ogóle. No ale kto wie, może kiedyś, może stanieje. Natomiast jak najbardziej pewnie można dostać w Polsce inne telefony, te tańsze, tej firmy Emporia. Także polecam wszystkim osobom starszym, no i to tyle.